Dzień dobry moi mili, z tej strony Weko, witam was w kolejnym materiale na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie to żaden materiał montowany, nie będzie to żaden gameplay, będzie to kolejny opening. Tym razem na koncie Kuby, czyli naszego top donatora. Kuba, bardzo serdecznie cię pozdrawiam i mamy do otwarcia 50 arcade orbów, 2 worki, pewnie z tego jakieś worki jeszcze wylecą, 8 skrzynek zwykłych i 2 skrzynki Masterwork, czyli te doskonałe. Także, moi drodzy, to jest najprawdopodobniej ostatni opening, który się pojawi z tych arcade'owych rzeczy. Nie wiem kiedy, ale pewnie gdzieś na początku sierpnia będzie ten event projektowy, więc jak ktoś będzie chciał, żebym mu te projektowe rzeczy otwierał, to jak najbardziej proszę się zgłaszać. Oczywiście nie namawiam, jak ktoś chce, to jak najbardziej, słuchajcie. I trzymamy kciuki, żeby tutaj było jak najlepiej, żeby jak najlepiej ten opening się udał. I słuchajcie, taka ciekawostka, bo nie wiem, czy to już widzieliście. Będzie tak, że Marlena wróci na kanał w swojej serii Zagrajmy z Marlikiem, czyli Mar od Marlena albo Marlik, to już zależy, jak kto tam woli mówić. I Weko od Weko będzie tworzyło pełnoprawną nazwę Marwek, tak jak to miało być tworzone. Także bardzo was serdecznie do tego zapraszam. To będzie montowane w jeden sposób, nie będę się już wygłupiał. Będę to robił w taki sposób, żeby każdemu się, znaczy jak największej ilości osób się to podobało. Także zaczniemy sobie od zwykłych skrzynek, potem zrobimy Masterwork chesty, zrobimy arcade, otworzymy arcade orby i potem na końcu otworzymy sobie jackpoty, czyli worki, tak? Lecimy. Trzymajcie kciuki. Aurelion Sol. Bardzo fajny skin, epic jak najbardziej. Mikrofon włączony, bo czasem mi się zdarza zapomnieć. Co, gemstone od razu z automatu? Bihe. Ej, nie wiedziałem, że z emotką może wypaść gemstone. Kurde, ciekawostka taka. Ogólnie kiedyś się z tych gemstone... O, też mam ją na swoim koncie. Też kiedyś z tego gemstone'a jakby w zasadzie, może kiedyś wam zrobię na to ten materiał, że gemstone'y bardzo mocno straciły na wartości, słuchajcie. To jest dramat. TPA Ezreal. Te skiny po prostu zaczęły być robione przez Riot tak słabe po prostu, że te prestiżowe są o wiele lepsze i te gemstone'y strasznie, strasznie straciły na wartości. To ikonka będzie, prawda? Okej, okay, no te zwykłe skrzynki to też już moim zdaniem się ich nie opłaca kupować, chyba że wypadnie wam za grę. Są lepsze po prostu. Moim zdaniem lepiej czekać sobie, jeżeli zależy wam na skinach, lepiej sobie czekać po prostu na jakiś event. Okej, okay, Mad Scientist Singed. Lecimy dalej. O, jakbyś Aureliona nie miał, ale masz, to jakby co, żeby zrobić sobie Ashena. Już jest. O! Dodatkowa skrzyneczka. Fnatic Janna, okej. Okay. Ogólnie coś Janny dawno nie widziałem. Janna w ogóle coś tak jakby przestała istnieć w ogóle. Save Cracker Evelyn, okej. Okay. Kolejna skrzyna. Co tu będzie? No. O Jezu, to jest świetna emotka. Pool Party Pingu. Ogólnie te emotki z pingwinami są świetne po prostu. Dobra, lecimy. Mecha Aatrox. Kurde, fajnie. To jest jedyny skin do Aatroxa, który mam na swoim koncie. A taka ciekawostka, powiem wam jeszcze, teraz Kuba ma chyba coś około 650 skinów. 550, przepraszam, a jego plan jest mieć do końca roku 850, więc jak ktoś lubi openingi, to moi drodzy, ja myślę, że Kuba będzie na tyle miły, a jak nie będzie, no to trudno, że będą po prostu te jego zmagania, żeby 850 skinów mieć na naszym kanale. Także Kubo, jeszcze raz ci bardzo serdecznie dziękuję. Dark Valkyria Diana, to jest Diana. Diana ogólnie teraz bardzo mocno na Korei jest grana, z tego co widziałem. Jest wór, świetnie. I Striker. O kurde, gemstone, fajne combo. Może wypadnie, bo ogólnie te arcade orby, fajnie z nich gemstone lecą. Więc może tu jakiś gemstone wyleci. Definitely not Vel'Koz, okej. Time Machine Zilean. To jest chyba mój ulubiony skin do Zileana. O kurcze, ładny skin. Ładny. Pierwotnie był dodawany do programu partnerskiego Riot Games, ale no, na stronie Riotu cały czas taka informacja widnieje, natomiast Riot tak naprawdę wypożycza wszystkie skiny, kolejny worek, kurde, i Riot Blitzcrank, proszę bardzo, mówimy o Riocie, wypada Riot Blitzcrank i gemstone kolejny, będzie chyba 10, no, na 40, żeby nie było 10, na 40 orbów, żeby nie było jednego gemstone, o kurde, następny worek. I Snowday Malzahar, jeden z lepszych skinów do Malzahara. Nie, no ten gemstone pewnie będzie. O, kolejny epic Soul Stealer Władimir, ale no jak wyszedł Dark Waters i to jest najlepszy, a i tak moim zdaniem Bloodlord jest świetnym skinem. Ogólnie Bloodlord jest moim ulubionym. Co się dzieje? Skąd się te wory biorą? Halo, znowu Malzahar. Ej kurde, 4 wory już nam wyleciały.
Okej. Okay. Reconnecton Leona. Lecimy dalej. Firecracker Sejuani. W ogóle dopiero kiedy ją wyciągam, ale przypominam, że taki skin w ogóle istnieje. W ogóle nie pamiętam o tym skinie. Okej, okay, program LeBlanca to jest też super skin. Lecimy dalej. Okej, okay, ten skin moim zdaniem powinien być epicki, on jest bardzo ładny. Ma bardzo fajny model, a w tym damerze nie ma za dużo do zmiany. Okej. Okej, okay, Demacia wyleciała. Dragon Trainer Lulu, okej. Okay. Spoko. High Noon Twisted Fate, no tak średniawo. O, to jest bardzo fajny skin, pomimo że jest tani. On chyba kosztuje 750 riot pointsów, nie pamiętam. Lil Slugger Trundle, super. Pyjama Guardian Ezreal, spoko. Kurde, te wszystkie skiny do Ezreala chyba wydrupimy. Little Night Amumu, też bardzo ładny skinek, ale ten Gemstone by się przydał. Jest Gemstone! Jest 10 Gemstone, słuchajcie, mamy 10 Gemstone'ów. Było z 6, ale kurde. Mamy to. Także Kuba, powodzenia w robieniu hextechowego skina. Ty jesteś mainem AD Carry, więc strzelam, że to będzie pewnie Vayne. Ale nie robię ci, żeby nie podpaść. O, Beast Hunter Tryndamer. Zawsze się śmieję z jego wyglądu. Jest dziwny jakiś ten Tryndamer. O kurde, ładnie. Firecracker Vayne, to może już Vayne nie będziesz robił. Uuu, kurde! Dwa skiny do Vayne po sobie, jeszcze najlepszy. O, ładnie, ładnie. Chociaż ten Soul Stealer, ja nie wiem, który jest lepszy. Kurczę, możecie napisać, który jest lepszy. No nie wiem. Wydaje mi się, że projektowy jest lepszy, kurde. O kurde, powiedziałem, że jesteś mainem AD Carry i same postacie AD Carry zaczęły lecieć. To jest mój ulubiony skin do Dravena, tak by the way. Soul Eater, czy tam Stealer Draven. Okej, okay, tam popka już leciała parokrotnie. Toxic Mundo i kolejny Gemstone! Oh yeah, mamy to. Okej, okay, to jest bardzo fajny skin do Azira, chociaż moim zdaniem SKT jest najładniejszy. Championship Ashka też bardzo ładny. Ale żadnego skina Battle Boss ani Arcade nie było, zauważyliście? Z Arcade Orbów. Ciekawe. Ciekawostka. O kurde, naprawdę, do AD Carry lecą. No i Nocturne Przejście Radle musiał jeszcze wylecieć. O nie, to jest, Boże, to jest skin, który ja bym chciał, chociaż nie gram tą postacią. To jest jeden z licznych skinów, które naprawdę chciałbym sobie tą zaję ustawił na profil, bo ona jest prześliczna. I kolejny Gemstone, 12. To co, lecimy 20? Nie no, nie będzie. Pozdrawiam Grabola. Chociaż nie, to jak Talia by wyleciała, to bardziej Grabol. Dokładnie. I want you to Riot Games to Gemstones, dużo. Może, o, ten już był. Takie mieszanie polskiego z angielskim nie brzmi dobrze. Enchanted Galio. Okej, okay, Galio. Jestem ciekawy, co Riot Games, co będzie teraz z tym Galio, bo ja myślałem, że Galio jest raczej martwą postacią, a w ostatnim patchu 9.14 zrobili na niego takie nerfy, że kurczę, no... No nie wiem, wydaje mi się, tak jak pierwszy raz to posłuchałem u Damiana, no to tak mówię, kurczę, no chyba trochę jeszcze bardziej go zabili. No ale zobaczymy. Silent Night Sona. O, znowu Uncle Rice. Znowu Tryndamer. Okej, okay. A naprawdę żadnego arcade skina? Ja wiem, że z tych arcade orbów nie powinno wypadać, znaczy nie ma obowiązku, żeby wypadało coś arcade, ale kurczę. Bioforge Darius. No dobra, otworzymy worki. Otworzymy sobie po jednym. Ostatnio otwierałem po 10. O Jezus, to jest bardzo ładny skin. Aż go zazdroszczę. Jest bardzo, bardzo ładny. Championship Kalista. Kolejna popka, kurczę. I 1520 esencji. No z tych worów to jest tyle esencji, że masakra. O, czy... Ona już była, nie? Przed chwilą. Okej, okay, to jest moim zdaniem najlepszy skin do Maokaja. Poza Miałkajem. Czyli drugi najlepszy. Bleh. Paskudny skin do Renektona. O, musiał. Co z tym Tryndamerem, kurde? O, to jest ładny skin. Kurczę, ale... Okej. Okej. Okej, dobra. Te walki takie są... średnie. Ogólnie. No, już się chciałem cieszyć, ale to jest The Magnificent Twisted Fate, czyli jedna z gorszych legend w tej grze. No, z tego lecą legacy skiny, więc tutaj ciężko o coś fajnego. Znaczy ciężko o coś fajnego. No są fajne legacy skiny, nie ma co mówić. Ale ciężko jest wyrobić, bo dużo legacy skinów jest po prostu starymi skinami, które na dzisiejsze standardy nie wyglądają dobrze, ale na przykład Slayable Cata jest bardzo fajnym skinem. Dobra, zrobimy sobie tu jakieś rerole. Poczekaj, ale może zrobimy value. Tomasz.
Tu jednego masz, Toxic Mundo pewnie masz. Ze trzy rerole sobie zrobimy, może coś fajnego wypadnie. Okej. Powiedzmy. Masz go, to najtańsze tak będę robił. Masz. I Outback Renektona też masz. Kurde, same Lulu. Dużo postaci się dzisiaj powtórzyło, nie? Strasznie dużo. Nocturne prześcieradle. Dodajmy Timoka. Oh yeah. No dobra. Powiedzmy. Enchanted. Czekaj. Tu już są skiny za, 750. No to myślę, że do 975 możemy rolować. Uuu, epic z rolka. Chciałem powiedzieć epic. A na szczęście mi się nie udało tego dokończyć. Dobra, Ezreal, nie masz, nie ma, znaczy, no, masz. I masz, tu już jest 975, nie, jeszcze 750. Okej, okay, fajny skin Dari. Kiedyś był ładniejszy, znaczy kiedyś był ładniejszy, w sensie był lepszy z racji tego, że kiedyś było mniej tych skórek, prawda? I Ari dostała bardzo dużo fajnych skinów. O, nowy brandzik. Będziesz musiał, Kuba, chyba ze mną na streamie tym brandem zagrać w takim razie. To masz, czekaj, tu już 975, tak? To czekaj. O, to jeszcze jakiegoś, kurde, roloka może by zrobić? Kurczę, no. Tak brakuje tutaj postaci. Może jakaś podwójna była. O, dobra. Ostatni reroll, także trzymajcie kciuki. No jakże się trzymali kciuki, no kurczę. No. No, no to właśnie tak Kuba będzie wyglądał, jak on zobaczył opening. 12 gemstonów. Dobrze, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego openingu. Pamiętajcie o kciuku sobie, jak ktoś jest nowy. I to tyle. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.